Przez ostatnie pół roku, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła rozbrzmiewała organowa i kameralna muzyka. Odbywał się tam pierwszy festiwal muzyki organowej i kameralnej w Łukowie. Jego pomysłodawcą i współorganizatorem był młody łukowianin Mateusz Żywuski. Pomysł powstał już wiele lat wcześniej, właściwie w momencie, kiedy tutaj w tym kościele zostały sprowadzone z Niemiec organy filmy Hans Wolf. I wówczas już pomyślałem, gdzie w mojej głowie pojawił się ten pomysł, że byłoby dobrze, żeby tutaj w Łukowie, na tych terenach, gdzie właściwie, jeżeli chodzi o muzykę poważną, niewiele się dzieje, że to byłoby dobra sprawa, żeby coś tutaj zorganizować. Natomiast takim silnym impulsem do tego, by wszystko się już tak na poważnie rozkręciło, był właśnie mój koncert w listopadzie w ramach drugiej Łukowskiej Nocy Kultury, podczas której tutaj miałem przyjemność zagrać i wówczas właśnie zwróciłem te swoje pomysły właśnie panu dyrektorowi Ośrodka Kultury Arturowi Mydlakowi, który bardzo pozytywnie przyjął tą moją myśl i już niedługo później wszystko się rozkręciło. Później były rozmowy z panem burmistrzem miasta Łuków w sprawie finansowania i wszystkie inne organizacyjne sprawy udało się nam dopiąć. Natomiast jeżeli chodzi o cały festiwal, jestem bardzo zadowolony, że to tak wygląda, ponieważ uważam, że jeżeli jest to pierwsza edycja festiwalu, jest on na bardzo wysokim poziomie, na poziomie wręcz ogólnopolskim. Można nawet tylko zobaczyć na plakat, jakie osobistości tutaj występują. Pierwsze dwa koncerty to profesorowie, profesor Chorosiński czy profesor Perucki, a więc czołówka tutaj profesorów, jeżeli chodzi o Polskę. Później młodzi artyści, dalej doktor habilitowany ze śpiewaczką, więc łączymy tutaj zarówno koncerty organowe, jak i organowo-kameralne. No i dzisiaj jest zakończenie, na którym koncercie będę miał przyjemność zagrać, więc uważam, że jako inicjatywa jest to coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego, szczególnie nawet patrząc na twarze ludzi, którzy za każdym razem przychodzą. W ogóle jest jakaś pewna grupa stałego grona, które tutaj odwiedza nas. Ich zamyślenie, także jakiś odpoczynek, widać, że to ma bardzo, w 100% ma sens to, co robimy. Festiwal nie był masową imprezą, ale każdy koncert przyciągał stałą publiczność. Jak mówi Mateusz Żywuski, ta muzyka jest dla każdego. Jest dla każdego, tylko jest trochę trudniejsza w zrozumieniu. I uważam na dodatek, że osoby, które jakby słuchają tej muzyki kameralnej, obcują z tą taką najpiękniejszą właściwie ze sztuką, no bo można tutaj polemizować, co jest muzyką, a co nie jest. Natomiast ta najpiękniejsza, która wymaga zarówno od kompozytorów dużego wkładu, dużego myślenia, dużej znajomości literatury, dużej znajomości w ogóle muzyki, dużego wykształcenia w tej dziedzinie, ale również jeżeli chodzi o interpretatorów, to jest to samo, więc to są wieloletnie studia, więc kontakt nawet z takimi osobami, z taką muzyką jest naprawdę zdecydowanie według mnie bardziej wartościowy niż kontakt z jakąś muzyką popularną, popularniejszą, której właściwie możemy codziennie posłuchać w radiu. Moja historia z muzyką jest już dość długo, pomimo tego, że jestem dość młodym jeszcze człowiekiem, ponieważ tutaj rozpocząłem naukę w szkole pierwszego stopnia,
w Łukowie właśnie i ukończyłem z wyróżnieniem tutaj tę szkołę właśnie w klasie fortepianu. Później dostałem się do Siedlec, już na organy, do szkoły drugiego stopnia i tam byłem przez 5 lat, z 6, ponieważ udało mi się trochę szybciej skończyć i od razu dostałem się do Warszawy na studia do profesora Andrzeja Chorosińskiego. I dodatkowo teraz udało mi się dostać na studia do Niemiec, więc jakby te plany, które już wcześniej sobie założyłem, udaje mi się realizować, ale musimy pamiętać, że to jest przede wszystkim bardzo długa i żmudna codzienna praca do osiągnięcia tego celu, a wszystkie koncerty, które tu się odbywają, są tylko jakby finałem tego wszystkiego, czego każdy muzyk codziennie doświadcza podczas kontaktu osobistego z instrumentem. Wszyscy artyści, którzy tutaj przyjeżdżali, zwracali uwagę na bardzo dobrą organizację i bardzo dużą życzliwość tutaj ludzi, którzy tutaj pracują, którzy to organizują i w ogóle tutaj terenów, więc myślę, że oby tak dalej. Niedługo będą takie dość poważne rozmowy dalej w sprawie finansowania, natomiast wszyscy mamy nadzieję, że oczywiście będzie kontynuowany. Nawet już myślimy nad jakimś progresem w tej dziedzinie, ale to niech będzie na razie niespodzianka. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, kolejną edycję, drugą edycję Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie.